I... To co, kolejna postać? Co ty tam robisz? Chcesz nas zejrzeć, tak? Co tu się dzieje? Hej, cześć, z tej strony Xen, witam was w kolejnym odcinku z gry Scorn. No i ostatnio sobie wyszliśmy tutaj z cholernego jaja i zobaczymy sobie, co będzie dalej. Ale powiem wam, podoba mi się strasznie ta gra. Wiem, że pewnie będzie miała mało wyświetleń i pewnie mało osób im gdzieś się spodoba, ale kurde, muszę to ograć. Tak długo na to czekałem, więc chcę przejść tą gierkę. A tym, kto, komu się podoba, to się bardzo cieszę, bo... O Jezu, co to jest? Bo naprawdę to jest fajne przeżycie, ale podoba mi się to, że nie ma tutaj niepotrzebnej muzyki. Jest nic. Jest cisza. Jest po prostu ten dym, wiatr. Jesteśmy my, sami, chyba w martwym świecie. Nie wiemy, co tu się stało. To po prostu pustka. Masa mięsa oczywiście, krwawego i tak dalej, ale pustka. Wszędzie jakieś ciała. Co tu się w ogóle stało? Czemu wszyscy umarli? Bo to wygląda jakby... jakaś katastrofa tutaj była. Boję się, bo też w takich gierkach czasami jest coś takiego, że gdzieś tam z tyłu zobaczymy jakiś cień, że się ruszy jakieś stworzenie. I już wiemy, że jesteśmy, kurde, na celowniku jakiejś istoty. Ale tutaj wydaje mi się, że ta gra nie chce tego nam pokazać, nie chce nas wystraszyć jumpscarami i tak dalej, ale chce nam pokazać ten mroczny świat i okrutny. Mi się to strasznie podoba, bo ja uwielbiam po prostu takie coś. Nienawidzę jumpscarów. Są strasznie antyklimatyczne. Co tu tam jest? Zobaczcie to, no. Pustynia, po prostu. I jakieś, kurde, kokony? Czy co to jest? Tam jest jakiś... stamtąd chyba wyszliśmy, nie? Dobra, to przejdźmy się. Nie wiem, to tak mrocznie wygląda. Ale jednocześnie ciekawie. O! To jest ten monolit! To tutaj ktoś spadł, tak? Ta pierwsza istota? To jest ten monolit. Tak. To jest to miejsce. Nie no... Przeraża mnie. To wygląda jakby... jak kiedyś tutaj była jakaś wojna, albo... jakieś, kurde, zostali ludzie po prostu... zamknięci w tych kokonach. Po co to w ogóle jest? Co? Co to jest? To jest jakaś kapsuła? Że my po prostu stoimy w tym? Co? Na początku myślałem, że będzie jakiś coraz większy wiatr i będziemy musieli się chować za tym, albo będzie jakaś istota, za którą będziemy musieli się tutaj chować, ale na razie nic nie widać z tego. Ale mi się to podoba. Jezu, jakie to jest piękne. No, to może będzie dla mnie ulubiona gierka. Najbardziej klimatyczna jak na razie. Chociaż ta pierwsza zagadka mnie zniszczyła już psychicznie, ale wywalone. Za tak piękny świat warto było. Jezu, i tam, w ogóle widzicie te żyły, czy coś idzie dalej. Ale zakładam, że ja muszę wejść do tego statku jakoś, tak? Więc sobie okrążymy go. I co tutaj będzie w ogóle? Kurde. Dobra, jest wejście. Tam raczej nie mamy iść. No, dobra, ładują się już, widzę. Asyciki. Chodzimy. Znowu do tego świata. Nie wiem, po co w ogóle w sumie wchodzimy, skoro już wyszliśmy z tego. Czyli coś tutaj musi być, co jest nam potrzebne. Jezus Maria, jak to... Ty! Czy to nie przypomina wam tego, co było na początku? Ty! To jest to, co było na początku! To my przed chwilą zginęliśmy, tak? Tak! Kurde, nie wierzę. Gdzie to jest wejście jakieś? Tu jest wejście, dobra. Oczywiście ciasne wejście. Bo czemu by nie? Co to było? I się, kurde, pojawił. Śmieciuch. To widzę, zaczynamy zabawę ze stworkami chyba. Oj tak. Nie podoba mi się to. My go ożywiliśmy, czy co? Obudziliśmy? Tak, widzicie, to jest to miejsce. My tam leżymy, my tam umarliśmy.
Gdzieś tutaj. Będzie jakiś fajny easter egg czy coś takiego, że... Kurde, ile ładuje rzeczy. Co jest? Nie, jesteśmy po prostu zalani tym. Tą mazią czy czymś, okej. Nic nie zrobimy już. No dobra, trzeba iść. Ty. Czemu sobie poszedł? On chce nas zaprowadzić gdzieś? Nie, nie podoba mi się to. Nie podoba mi się ten śmieciuch. Co to jest za miejsce? Kurde, kolejne jakieś kokony. Tutaj kolejne maszyny. Okej, dobra. Opuszczony, nie, to jest... Będę chwalił, wybaczcie, cały czas, ale... Strasznie mi się podoba ten świat. Ta pustka, Jezu. Jakby na Marsie w sumie był, taka kolorystyka jest. O, znowu to mi... Coś mi się zaświeciło, co to jest? Dobra. O, jakiś klucz, czy co? Tam był to, tam było to wejście. I co muszę zrobić z tym? O, tutaj od razu jest coś. Dawaj. Oczywiście musimy wsadzić, oczywiście, czemu by nie? Co? Tam zrobić? Dobrze, myślę, że mam... Tak, dobra, okej. Ue, to taki klucz, to tam nie jest problem. Ciach, co teraz? A, my, czyli dobrze myślę, że musimy 4 kulki zabrać? Żeby otworzyć coś? Chyba tak, nie? Tutaj nie przejdę, nie, nie przejdę. Dobra, czyli mam jakiś klucz. Musimy zdobyć te kulki. Tylko jak? Tutaj nie przejdę, bo gówno mogę na razie robić. Lecimy dalej. Tam było to wejście, więc mam nadzieję, że to zadziała jakoś. Zadaj mnie to. Ciach. O, działa! Zarobiście. O! Czemu jedno wychodzi? O, coś się otworzyło. Dobra. Dawaj mnie to. Co to tam się otworzyło? Za jajo jakieś. Czemu się chowasz? A, dobra, czyli musi mieć 4 kulki, żeby tak jakby posadzić te 4 zarodniki? O, winda. Okej, dobra, czyli musimy... W ogóle zauważyłem teraz, że to jest tak jakby... Nie dosyć, że jakieś dziury kurde są, to tak jakby mięśnie to były, nie? Zobaczcie. To wszystko jakby z mięśni było zrobione. Jakby ten... Wszystko było organizmem. Tutaj jakby kręgi były, kręgosłup i tak dalej. Że tak w sumie zacząłem zawalać. Dobra, czyli musimy zabrać te 4 kulki jakieś. O Jezus Maria! Jak on będzie teraz tak cały czas mnie straszył? Gdzie on poszedł? Nie, no on będzie... On w końcu mi wyskoczy na rej. Ja się założę. O miliard, kurwa. No, jeszcze przeklinam, kurde, bo się już boję. O Jezu, co to jest? Nie, ona zeźre, kurde, no. Dobra, czyli to działa tak, okej, ale co to robi? Nie powiem, z czym mi się to skojarzyło, ale... jest to śmieszne, naprawdę. Możecie pisać w komentarzach, z czym wam się skojarzyła ta animacja. Dobra, co tu jest? Kolejna kulka, tak? Dobrze myślę? Tak, kolejna kulka. Dawaj mi kolejną kulkę. O, to się rusza teraz. A, okej, dobra, rozumiem. Czyli to tutaj się będzie zatrzymywało, czyli teraz muszę wziąć... Pyk. Okej. Co tutaj będzie? Nie będzie. Dawaj, kurde. Zagadki cholerne. No dawaj, dawaj. Dziękuję. Co teraz tu gdzieś? Nie, oczywiście, że nie. I... Pyk. Dawaj, dawaj kuleczkę. Ciach. Dobrze. Jestem ciekaw, co to w ogóle są te kuleczki. Teraz tak się zastanawiam, w sumie ten świat został tak śmiesznie zrobiony, że wszędzie są puzzle. Dosłownie wszędzie są puzzle. O! Przejście, dawaj. Ty, ale ja nie mam tego teraz.
bo jestem inną postacią. Jezu, ale ty fajnie wyglądasz. Fajnie, ale zarazem strasznie. No właśnie, ja nie mam tego. Teraz jestem kimś innym. Ty, a może jesteśmy tym samym, ale innym ciałem? Tak jakby świadomość nam przeszła może? Ty, o, to by było fajne. Bo w sumie czemu teraz my wiemy, że potrzebujemy tego? Nie? Kurde. Tam są ciała jakieś, więc tam raczej nie przejdę. Jedynie co tu tutaj mi zostaje? No nie, no to jest tak wyciąga, kurde, dziwnie. Jest to trochę obrzydliwe. Ale śmieszne. O kurde. No tutaj troszkę nie podoba mi się to. Dobra, to już zakładam, że ja muszę to zamknąć. Czy ty się musisz pojawiać wszędzie? Ja cię już nie chcę. Daj mi spokój, proszę cię. Ale to jest... On tak jakby nas prowadził gdzieś? Ale w sumie to jest nasz... prawdopodobnie wróg. Więc on nas chce zaprowadzić do fajnego miejsca, gdzie będzie mógł nas na spokojnie zeźreć. Dobra. Tutaj nic nie widzę. Okej, dobra. A, dobra, odłączamy zasilanie, kurde, śmiecią. Pyk, nie ma. Do widzenia. Pierwszy. Oczywiście wszystko zachowuje się tak, jakbym odłączał nie zasilanie, tylko organizm, żyły i tak jakby dalej. Kurde, fu. No i easy. On tu jest. On tu jest. Nie, no mówiłem, że on nam wyskoczy na ryj. Dobra, jolo. I... to co, kolejna postać? Co ty tam robisz? Chcesz nas zeźreć, tak? Co tu się dzieje? Ooo, mój brzuch. O, jeszcze nas wyrwał. Grzebie nam we wnętrznościach. Czemu ja widzę tam broń? Czy to on wie... Czy my go będziemy mieli teraz w sobie, ale będziemy mieli broń? O kurde! On nam wbił się we wnętrzności i teraz my dzięki temu mamy broń? Nie wiem, czy to jest dobra wymiana, ale aż mnie zabolał żołądek, jak zaczął grzebać mu w jelitach, czy w brzuchu, nie wiem. Ale dobra. Czyli mamy jakiś progres. Dziwny jest ten progres, ale mamy progres. Czemu tak? To ja nie mam pojęcia, ale... ja myślałem, że on nas zeźre, będzie chciał nas zeżreć czy coś, ale... chociaż nie, no ty zachowuje się jak pasożyt. Wbił się, dał nam coś, ale... na dłuższą metę chyba my zginiemy, tak mam wrażenie. Dobra, czy ja dobrze idę? Tutaj były te wiatraki, więc chyba teraz idę w dobrym kierunku. O! Kolejna rzecz. Tak, dawaj kolejną. Że będzie trzecia. Czyli gdzieś jeszcze jedna będzie. Jesteśmy ustawieni. Kurde no. Nie potrafię wyliczyć, które to jest za pierwszym razem nigdy. Dobra, teraz zakładam, że będzie... kurde no, myślałem już. Cię można męczyć tutaj 5 razy. Dobra, dawaj, dawaj. Pyk. No teraz to. No kurde, jedno zawsze, nie? Ciekaw, czy te kulki trochę wyglądają jak ten, niewyciśnięte pryszcze. Jak już obrzydliwa seria, to musiałem to powiedzieć, więc... niewyciśnięte pryszcze, kurde, ze skóry. Zbieramy. Dobra, lecimy dalej. Kurde, ja chcę już jakichś wrogów, no. Ten świat jest taki trochę samotny, się czuję. Znaczy, teraz mam przyjaciela, który mi grzebie we wnętrznościach, więc to też nie jest aż tak źle. A to jest winda. O! Dobra, dawaj. Jeszcze dowalimy się. Wsadzaj rękę oczywiście w nieznane. Mamy kolejną rzecz. Już wystarczy nam, nie wystarczy nam, że mamy na całym ciele tego pasożyta. Jeszcze walniemy sobie w rączkę. Tutaj wsadzimy w dziurkę oczywiście, standardowo. Coś pięknego. No dawaj, wyciągaj to.
No, idziemy dalej. A, to jest to miejsce. Czyli tu byłem. What? To po co mi to było wszystko? A, dobra, bo teraz musimy iść do... do tego środka, bo będę musiał gdzieś wyżej wejść. Dobra, rozumiem, już wszystko wiem, już wszystko pamiętam. Tak, tu jest to. I my teraz musimy coś z tamtym urządzeniem zrobić, bo teraz mamy na tej rączce to. To gówno jakieś. Dobrze, logiczne, logiczne bardzo. Wydaje mi się, że to jest takie, no... git po prostu. Dawaj. Skamy. I lecimy. Dobra, nie jesteśmy. I zobaczmy, co ja tu mogę zrobić. Pokazuj mnie to. Coś tu mogę zrobić, tylko co? Okej. I zakładam, że muszę zrobić to na tych ciałach, tak? Coś. Tak logicznie rzecz biorąc. Kto to zrobi? O, czyli dobrze myślałem. Czyli rozpuszczamy kwasem ciała. Tak. I teraz będziemy mogli tam przejść. No, no to dobrze, logiczne, logiczne. No już, już, już wystarczy. Już, już rozpuściłeś wszystko, możesz wyjść stąd. No to wracamy się. A tutaj to robiłem? Bo już, kurde, już nie chcę się wracać później. Tak, robiłem to, dobra. No i co? I teraz do zalanej dziury będziemy wchodzić. Ojej, mam złe skojarzenia bardzo. Dobra, no, nas to nie będzie bić? Dobra, nie będzie bić. Chociaż my też jesteśmy ciałem, więc czemu to nas nie rozpuszcza, to ja nie wiem. Okej. Okay. O, dobra, jest czwarte. Dawaj. O nie, no jeszcze... nie wiadomo. Dobra, tutaj. Mi się nie otworzyło do końca. Kurde, to teraz będzie zgadywanka, tak? Czy co? Tutaj. O nie, tutaj, dobra, okej. Na razie jest git. Mam nadzieję, że tak będzie do końca już. O, udało się! Pierwszy, akurat w najgorszym, tak jakby najgorszym poziomie mi się udało. Dobra, mamy 4. Czyli teraz możemy wrócić się do tego miejsca, gdzie były te zarodniki, te 4, tak? Dobra, no to wracamy się tam i zobaczymy, co tam się otworzy. Dobra, jesteśmy. I co to nam da? Mamy 4 zarodniczki. Zadaj mnie to. Co tutaj się stanie? Pyk. Tak, czyli dobrze myślałem, że 4 się nagle położą. Teraz coś otworzą, czy co? Nie. Na razie się nie otworzyły. O! Okej, czy ja tutaj coś muszę zrobić? Dawaj, chcę przejść. Dobra. I co tutaj muszę zrobić? Teraz pewnie odblokować. Chodźcie w dupę. Dobra, chyba rozumiem, co tutaj będzie. Jakaś kolejność, tak? Czyli to pierwsze musi wejść tu. Dobrze myślę? Tak, czyli to musi być... kurde, nie pokażę wam na monitorze. Już wskazałem na monitorze. To najdalej po lewej musi być pierwsze, tak jakby. To musi być drugie. To musi być trzecie i to musi być czwarte. Dobrze myślę? Geniusz! Kurde, geniusz! Ale nie podoba mi się, że się otworzyły i że tam jest, kurde, jakiś zarodek po prawej, widzicie? Mogę cię zniszczyć? Tam jest jakiś człowiek. Mogę, co to jest? Ty, to jest jakiś klucz. Chyba nie? Tak, to jest, teraz będziemy mogli przejść tam, a co to jest? Żedesz, ty się nie brzydzisz takich rzeczy brać, naprawdę. O kurde! Się zamknęły. Czy on w stanie będzie w nim chciał bić? Czy nie? Chyba nie. O, nie mogę! Mogę maksymalnie 2 razy walnąć. Się ładuje. A, dobra, widzę po prawej. Dobra, chyba umarł. Nie wiem czemu umarł, ale okej. Dobra, i gdzieś tu były te drzwi. O, tam. To lecimy dalej. Kurde, masakra jest ta gra, nie? Tyle logicznych tutaj rzeczy trzeba zrobić. I co?
Aha. Ty, fajny klucz, ja też taki chcę. Klik! I ci otwierają drzwi. I zakładam, że te kulki świecące to jest tak jakby poziom dostępu, tak? Już kurde, w sci-fi gierki grałem i widziałem różne filmy, więc... Tak mniej więcej to działało, nie? Karty, nie karty, jakieś odpowiedniego poziomu. Dobra, gdzie my jesteśmy w ogóle? I po co my tu jesteśmy? To jest pytanie. Się zawaliło. Okej. Ty, czy to nie jest miejsce, w którym my braliśmy te zarodniki? Na początku tego gościa mu wyrwaliśmy rękę? Tak, to jest to. O kurde. Fajne nawiązania. Że wracamy w sumie i łazimy po tym miejscu, gdzie kiedyś łaziliśmy. No, koks totalny. Dobra, lecimy dalej. Szczerze myślałem, że ten gość, co wyjdzie, to... Że w ogóle ten gościu wyjdzie, myślałem na początku. Że to będzie pierwszy nasz wróg, ale widzę, że tak średnio z tym. Ale coś czuję, że zaczną się pojawiać już teraz. Tak mi się wydaje. Co jest? Co się dzieje? O, Jezus Maria, jak to boli mnie, nie? I co? Tyle? A, niewygodnie mu się zrobiło, to wyrwał ze mnie ręce i wsadził jeszcze raz. Co to jest? To było? Nie podoba mi się to. Dobra. Co to jest? A, okej. Okay. To Po co to? Jezus Maria, fuj. Oczywiście w dziurkę musi się wsadzić. Czy to naładowało jakąś krwią? Co to jest? Lecz. Okej. Czy muszę przytrzymać? Dobra, nie, to jest koks. Dobra, to są leczy... Czy to jest nasz ekwipunek? Ule, koks. Ty, dobre, pomaga nam. Wyrwał ręce i pokazał nam, że mamy cztery rzeczy. Dobra, czyli mamy broń tą naszą, klucz. Nie wiem, co to jest po prawej. To jest jakaś po prostu broń chyba, albo spust. No i nasz ekwipunek jakiś leczniczy. Okej. Jaki milutki. Wyjął nagle z brzucha rączki i nam pokazał, co my mamy. Dobra, to lecimy dalej, no. Otwieraj mnie to i cóż to będzie dalej. Ty, to jest to miejsce, tylko teraz jesteśmy wyżej. Teraz ono jest zniszczone. Okej. Zastanawiam się, czemu ono jest zniszczone teraz. Że nic takiego nie zrobiliśmy. No ale dobra. Lecimy dalej. Zobaczmy sobie, co będzie tutaj. W tym miejscu. Tutaj chyba szedłem. To jest pierwsze miejsce, widzicie? To jest tak, jakbym się wracał? Do samego początku? A nie, przecież przeszliśmy przez te drzwi. Takie ulepszone, więc chyba nie. To jest coś innego. A nie, to jest to! To jest początek gry. Tutaj na początku byliśmy. Spadliśmy tutaj. Tak. I teraz możemy przejść przez te drzwi. Ale fajny powrót tutaj do samego początku. Zarąbiste. Od razu windziocha. Nie, fajne, fajne są te powroty. To już wygląda tak, jakby wszystko było połączone ze sobą. Jakby taka jedna spójna całość. Bardzo mi się podoba to w grach. A nie, że po prostu idziesz przed siebie i w sumie tyle. O kurde, ale ładuje rzeczy. Ale laguje, co jest? Spokój się. I am Rambo. Z pasożytem na plecach. Dobra, no to jesteśmy w innym miejscu już teraz, kompletnie. To jest już całkowicie coś nowego. Dobra, teraz pójdźmy środkiem, nie bokami. Kurde, cały czas bokami łazimy. A ja chcę teraz pójść tutaj. Co tu się stanie? To miejsce troszkę zaczyna już bardziej żyć. O Jezus Maria. Się pożygam, kurde, chyba. Nie widzę, gdzie mam... O! Co to jest? O! Upgrade? Tak, mamy światełko teraz.
Dobra, to był upgrade. Czyli teraz możemy wchodzić do drzwi z dwoma światełkami. Spoko, spoko. Podoba mi się. Im większy, tym lepszy. Jezus Maria, jakie to jest... dziwne. Tak, to już jest to miejsce, gdzie... To miejsce całe zaczyna żyć. I będzie niebezpiecznie. Nie mogę ci walnąć, kurde. Dobra. To już jest... zaczyna się robić nieciekawie. Czyli to wszystko, to co teraz było, to był wstęp. Ale fajny ambient, strasznie. Strasznie mi się podoba. Te uderzenia. Gdzie mam iść? W lewo teraz? O, czyli i tak nie miałem wyboru. Musiałem iść w prawo albo w środek. Dobra, let's go, kurde. I am Rambo. Gdzie są wrogowie? Where are you, śmiecie? O, siema. Czy ja chcę z tobą walczyć? Chyba nie chcę z tobą walczyć, co? Nie chcę chyba. O, mi pasi. Nie chciałem walczyć, to se poszedł. Co to robi? I pyk, wsadzone. O kurde. O kurde, to naruszymy ich wszystkich. Czy my ich rozcięliśmy, czy co? To oni żyją, czy nie w końcu? Niektórzy żyją, niektórzy nie, teraz widzę. Nie podoba mi się to. Coś tam się rusza, kurde. Nie wiem, dobra, robimy. Dawaj, rozcinamy kolejnych. Rozwalony. O nie, widzę, żyje. Żyje, śmieciuch. No wychodź mi z tego. Kurde, no idzie do ciebie. Ty nie widzisz tego? Ciach, ciach. Dobra, chwila przerwy, bo widzę, że żyje jeszcze. Uuu, nie, nie, nie. Ty, ale ty wolny jesteś. Dobra, kurde. A ty plujesz czymś. Dobra. O, ginie, dobra. Czyli ile razy? To było 5 razy? Walnąłem go? I chyba dostał, dobra. O ty mały ścierwiksie. Dobra, lecimy ciebie. Dawaj, kurde. Kurde, dużo mi zabrał. Dobra, ten 2 razy. Okej, czyli tamten 5 razy, tamten 2 razy. Ważne, że nie tracimy amunicji. To jest bardzo ważne. Bo gdybyśmy tutaj tracili amunicję w tym, to jest tragedia. Dobra, gdzie mam teraz iść? Nie wiem, gdzie mam iść. Dobra, tutaj pójdziemy. Okej. I teraz tu też to jest zamknięte. I tak, to jest otwarte teraz. Dobra, rozumiem. Rozumiem, co zrobiliśmy. Jezu, ale dziwny jest ten świat. O Jezu. One latają. To jest problem już. Jakie to jest... Nie no, to jest aż na tapetę. Co, to, takie coś dać na tapetę, to jest... Ja pierniczę, coś pięknego. Dobra, kolejne, wsadzamy paluszki. Dziureczki, pyk. Co tu się stanie? Kurde, oni tu windy mają? Ile tego? Okej, czyli tam zaskoczyło. Co się dzieje? O nie, znowu! Wyjmuj to, wyjmuj, wyjmuj! O! Za każdym razem! Ale czemu on nam to robi? I ole, nam z HP schodzi, dobra, healuj się! O kurde! Dobra, ale... strzykawa, kurde! Dobra, pomyślane! Tym healowaniem. Ale podoba mi się strasznie ekwipunek tego, nie? Ciach, i to jest tak pokazane zarąbiście! Ale ten środkowy, tam gdzie healujemy się, to jest po prostu idealne dla... dla ludzi z trypofobią. To jest po prostu idealne. Niech się wpatrują to ile można. O, ale piękne, kurde. To jest masakra. Dobra, tu nic nie ma. Znowu wsadzamy. I ciach. Co teraz się stanie? O kurde, znowu ich naruszymy. Nie jest dobrze. Jeszcze te latające naruszyliśmy. Nic się nie stanie? Nie, na szczęście nie.
Tylko właśnie dziwne to jest, że te latające na nas nie zwracają na razie uwagi. Znaczy, ja się cieszę. Ja nie chcę być zwracany tutaj i atakowany non-stop przez te latające gówna. No dobra. To będzie. Jezus Maria. Spodowa. Dobra. Killing spree! Pyk! Pyk! Dobra. Ucieczka, żebyś nie pnął kwasem. I pyk! Pyk! I ucieczka. Trochę mnie wkurza to, że muszę tak się bawić. Ale dobra, nic nie zrobimy z tym. Mam nadzieję, że jakieś lepsze bronie będziemy mieli później. Nara! Ja pierdolę. To było fajne. A ty? No ty po jednym giniesz, co jest? A, bo się nie spodziewa. Pewnie dodatkowe obrażenia za sneaky atak. Okej. Okay. Gdzie? To jest duże. To jest duże i mi się nie podoba, że to jest duże. Ty, czy... Czy tu będzie jakaś scenka odgrywana? On go zeźre? Oj tak, jestem ciekaw, co tu się stanie. Ja sobie poczekam. Najwyżej wam pominę. Nie, umarł. Uj, strzela we mnie, cwaniaczek. Kurde. Ja myślałem, że się tu coś stanie. Łe, tam dobra, spadowa. Najwyżej przyjdziesz do mnie. Nie wystraszysz. Ważne, że jesteś na dwa hity. No dobra. Kurde, myślałem, że on tak będzie szedł do tamtego gościa i go w końcu zeźre czy coś tak fajnie. Bo tak się zapowiadało, tamten się ruszał po lewej, a po prawej tak szedł, szedł powoli. Ten bas mnie trochę przeraził, ale dobra. No nic, dobra. Na tym sobie skończymy i rozwiążemy te zagadki już w następnym odcinku. Jeśli wam się odcinek podobał, to zostawcie lajka, subskrypcję. Ja się z wami żegnam i do zobaczenia. I pa, pa.